Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet. 13 minut po godzinie 12. I tak, drodzy Państwo, czasem się zdarza w takiej porze wakacyjnej, tak, kiedy nadajemy z różnych części Polski, że mamy jakieś drobne problemy techniczne, ale już teraz mam nadzieję, że ponownie usłyszymy głos profesora Kamila. Tak, już jestem, tak jest. Już jesteśmy. No to tak w sumie jest. Tak naprawdę, panie profesorze, możemy zacząć od początku. Tak. Jakie konsekwencje dla Europy może przynieść konflikt bliskowschodni? Tak jak powiedziałem, w pewnym momencie urwało moją wypowiedź, a więc zaczynając od początku. Oczywiście konflikt bliskowschodni zawsze miał implikacje, negatywne implikacje dla bezpieczeństwa europejskiego i te implikacje mające takie sensu stricte militarne, wojskowe aspekty, ale także te niemilitarne, mam na myśli kwestie migracyjne, bo każdy taki konflikt czy zaostrzenie tego konfliktu powoduje, że mamy później do czynienia z kryzysem migracyjnym w większym czy mniejszym stopniu. Dwa, to o czym zdążyłem, mam nadzieję, powiedzieć, ale jeszcze raz powtórzę, to wszystko też o tym doskonale wiedzą, czyli o tych negatywnych implikacjach konfliktu bliskowschodniego dla bezpieczeństwa europejskiego. O tym doskonale wiedzą i Putin, i Łukaszenko. I dziś już możemy śmiało powiedzieć, że no niestety wykorzystują te tragedie ludzkie dla korzyści swoich, a z drugiej strony do destabilizacji sytuacji w Europie. Reasumując, ten konflikt bliskowschodni i ta eskalacja, zwłaszcza dzisiaj, ona będzie miała i już ma poważne konsekwencje dla sytuacji międzynarodowej, także dla sytuacji w Europie. W Europie, bym powiedział, z dwojaką mocą, bo będzie to oznacza implikacje geopolityczne i polityczne, ale także implikacje związane z ewentualnym napływem kolejnej fali migracji do Europy, bo gdybyśmy zobaczyli i spojrzeli na mapę tego konfliktu, który dzisiaj właśnie mamy, no to przecież mówimy o setkach tysięcy osób, które ewentualnie będą uciekały z obszaru konfliktu. I panie profesorze, proszę powiedzieć, jak na taką ewentualność przygotowuje się Europa? Trochę mamy teraz, no, można powiedzieć, nowe rozdanie Parlament Europejski. Mieliśmy głośne przemówienie, zapowiedzi Ursuli von der Leyen, także te dotyczące polityki migracyjnej. Czy tutaj jakieś wnioski zostały wyciągnięte? Czy Europa jest przygotowana na taką ewentualność? No, powiem tak, no wydaje mi się, że Europa oczywiście przygotowuje konkluzje, wnioski, mówię o Parlamencie Europejskim, który no z całym szacunkiem jest ważnym, ale nie najważniejszym ogniwem w tym systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Komisja Europejska i von der Leyen, Ursula von der Leyen mają swoje pomysły na kwestie migracyjne. Przede wszystkim von der Leyen zaczyna mówić językiem tych państw, które w 2015 roku sprzeciwiały się dobrowolnej tej alokacji migrantów, czyli przede wszystkim no, kwestią najważniejszą jest zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Współpraca służb migracyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej z Frontexem, czyli instytucją, która odpowiada za kwestie migracyjne, i trzeba powiedzieć, że Frontex ma coraz większe to uprawnienia, ale kwestią kluczową, i to zawsze powtarzam, będzie współpraca z państwami trzecimi. Czyli mam tu na myśli współpracę z państwami Afryki Północnej i z państwami bliskowschodnimi.
Formalnie mamy taką współpracę. Unia Europejska ma podpisane umowy o współpracy w zakresie migracji, ale niestety okazuje się, że co innego umowy, a co innego implementacja tych umów w życie. I tu ta sytuacja na linii Komisja Europejska, a państwa trzecie nie za najlepiej wygląda. I bym powiedział, konkludując ten wątek mojej wypowiedzi, że jestem sceptyczny co do ewentualnego sobie poradzenia przez Unię Europejską z ewentualną jakąś taką nagłą falą migracji z tej części świata. A proszę powiedzieć, z czego w takim razie wynikają te zaniedbania Europy, która też przecież jako jedna z sił wiodących na świecie, która chce być partnerem i obok Stanów Zjednoczonych, i obok Chin, do takiego trochę można powiedzieć zaniedbania też tych swoich interesów, tych relacji dwustronnych między właśnie państwami afrykańskimi a Unią Europejską, bo mówiliśmy sporo na przykład o wycofaniu się części wojsk francuskich z takich przyczółków afrykańskich. Na ich miejsce bardzo szybko wchodzi Rosja, szybko wchodzą też Chiny ze swoimi interesami strategicznymi. Nie ma tutaj tego zrozumienia w Europie. Gdzie pan widzi przyczynę takiej polityki? To jest wielowątkowe pytanie, ale też i spróbuję odpowiedzieć tak wielowątkowo, bo doskonale pani to ujęła, ponieważ tę kwestię migracji bym właśnie wpisywał w taką wielowymiarową politykę globalną innych mocarstw i taką, bym powiedział, strategiczną rywalizację, a w Unii Europejskiej tej strategicznej rywalizacji albo się dostrzega, albo się dostrzega, ale nie realizuje odpowiedniej polityki. Mówiąc krótko, mamy odpowiednie dokumenty. Jeżeli byśmy znowu formalnie popatrzyli na dokumenty Unii Europejskiej, czy globalną strategię z 2016 roku, która właśnie wspominała o tej rywalizacji geopolitycznej w obszarze basenu Morza Śródziemnego, ale także i w Afryce, mamy kompas strategiczny z 2022 roku, przyjęty kilka tygodni po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, zmodyfikowany właśnie w kontekście tej inwazji rosyjskiej. A więc z jednej strony mamy takie zrozumienie w oficjalnych dokumentach odnośnie tego, że ta sytuacja geopolityczna Europy staje się napięta, że mamy inne podmioty, zwłaszcza Rosję, Chiny, które rywalizują o wpływy właśnie w tych częściach, które tradycyjnie były, bym powiedział, europejskie, a z drugiej strony mamy taką sytuację, o której pani wspomniała, pani redaktor, czyli mamy wycofanie się Francji z bardzo ważnego obszaru, także w kontekście migracji, czyli z tego obszaru Sahelu. Dla słuchaczy, żeby lepiej sobie wyobrazili, ten pas Sahelu to jest wszystko to, co jest poniżej Afryki Północnej. Jakby nasi słuchacze sobie wyobrazili Egipt, czyli wszystko, co jest poniżej Egiptu. Mamy taki długi pas od wschodu do zachodu Afryki, w poprzek Afryki przecinający. Mamy tam takie państwa jak Mali, Niger, które dzisiaj są pod wpływem i pod, bym powiedział, dominacją rosyjską czy chińską. A ten pas Sahelu jest o tyle ważny, ponieważ ten pas Sahelu mógłby stanowić taki pas bezpieczeństwa dla Europy. Jeżeli nie kontrolujemy tego pasu Sahelu, to później mamy konsekwencje między innymi w tym, że właśnie ta fala migracji idzie właśnie z głębi Afryki poprzez ten pas Sahelu, właśnie ludzie dostają się do Afryki Północnej. Dwa, przecież i Chiny, i Rosja są bardzo aktywne, chociaż mówi się ostatnio, że Rosja została z pewnej części Sahelu wyparta. Natomiast to ja bym jednak nie ogłaszał sukcesu Europy czy
Europejskiej, bo została wyparta nie przez Europejczyków, tylko przez rywalizujące między sobą plemiona i różnego rodzaju organizacje w Afryce. Natomiast niestety, wracając do pani pytania, Europejczycy w pewnym momencie, moim zdaniem, przespali ten moment, gdzie ta rywalizacja w Afryce Północnej, w obszarze Sahelu, z takiej rywalizacji, bym powiedział, regionalnej, zaczęła się wpisywać w rywalizację geopolityczną. I o Chinach w Afryce, czy o Rosji w Afryce można byłoby mówić i mówić. Ja tylko powiem na koniec. Już z analiz wynika i przeprowadziłem takie analizy, że od 2019-2020 roku nastawienie przywódcy Chin do tego, co się dzieje w Afryce, zmieniło się diametralnie. Czyli z takiego nastawienia, które było znane przez ostatnie 20 lat, przede wszystkim ekonomia i poprzez ekonomię osiągamy cele polityczne, ono zaczyna wpisywać się, to nastawienie Xi Jinpinga i elity władz chińskich zaczyna patrzeć na Afrykę jako na potencjalne miejsce konfrontacji Zachodu z państwami globalnego południa, czy chociażby z Chinami. Czyli Afryka zaczyna być postrzegana jako takie miejsce rywalizacji. Zaczyna się patrzeć na nią przez pryzmat także i pewnej ideologii, tej ideologii właśnie władzy chińskiej. A tam, gdzie jest ideologia, nie zawsze kalkulacje finansowe się sprawdzają. A Europa chyba zostaje w miejscu, odpowiadając wprost na pani pytanie. Czyli Europa patrzy na wszystko, co się na przykład dzieje na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej, z perspektywy korzyści ekonomicznych, korzyści makroekonomicznych. A tak jak mówię, dzisiaj Chiny zaczynają postrzegać i Rosja Putina zaczyna postrzegać Afrykę, czy Afrykę Północną, czy Bliski Wschód w zupełnie innych kategoriach. Bardzo dziękuję panie profesorze za tak wyczerpującą odpowiedź. Miejmy nadzieję, że no przynajmniej częściowo takie podejście, takie zrozumienie tego problemu też jest właśnie w establishmencie europejskim, chociaż tutaj no, ten obraz może nie jest najbardziej optymistyczny. To jeszcze spójrzmy może na takie bardziej przyziemne czy nasze lokalne sprawy, ale też europejskie. W tym przemówieniu, programie, o którym opowiadała właśnie Ursula von der Leyen, no też pojawiło się dużo takich sprzeczności, bo z jednej strony ona mówiła o tym, że Europa musi być konkurencyjna, musi wychodzić na rynki, a z drugiej strony cały czas mówiła o tym, że Zielony Ład to jest rzecz, która będzie forsowana, że potrzebna jest ten Zielony Czysty Ład, potrzebny jest w przemyśle, że to ma być czysta stal, czysta technologia, a my już wiemy i te ostatnie wielkie protesty, to z czym się zderzają dzisiaj rolnicy, nie tylko polscy, ale także europejscy, widzimy, że to nie do końca działa, że nie jesteśmy w stanie dźwignąć tej sytuacji, a powoli dochodzi wręcz no po prostu do likwidacji tych małych, średnich przedsiębiorstw związanych no właśnie na przykład z przemysłem rolnym. W jakim kierunku to nowe rozdanie w Unii Europejskiej zmierza i do czego to może doprowadzić? No bo te zmiany, które były, są zmianami kosmetycznymi, a zapowiedź jest pójścia jeszcze bardziej właśnie w taką politykę, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Ja bym powiedział tak, szanowni państwo, pani redaktor, odpowiadając króciutko, to Zielony Ład w takiej konstrukcji, którą my znamy, moim zdaniem, oczywiście jest to moja opinia, nie wyjdzie. On będzie rozłożony w czasie. To jest jakby odpowiedź uspokajająca naszych słuchaczy, a więc sądzę, że oczywiście cele są piękne, szczytne, no ale nie oszukujmy się, w takiej postaci ten Zielony Ład nie wejdzie. I teraz
dlaczego von der Leyen tego tak mocno nie zaznaczyła w swojej wypowiedzi i w swoim przemówieniu, tym słynnym w Parlamencie Europejskim, przed głosowaniem nad jej kandydaturą. Otóż szukała głosów. Szukała głosów zielonych i stąd takie, a nie inne jej przemówienie odnośnie Zielonego Ładu. Nie doszło do porozumienia z premier Meloni i z częścią frakcji europejskich konserwatystów, a ja zakładałem, ale także zakładam wciąż jednak, że von der Leyen będzie współpracowała z Meloni. Przypomnijmy słuchaczom, że teraz mamy takie trzy frakcje prawicowe. No i ta frakcja Meloni wydaje się w pewnych tematach właśnie migracyjnych, właśnie Zielonego Ładu, ona jest w stanie się dogadać z von der Leyen. Natomiast von der Leyen publicznie tego nie mogła powiedzieć. To jest moja taka hipoteza, ponieważ szukała głosów zielonych. Wiemy, jaki dostała wynik. Bodajże 401 chyba, czy 402, czyli to jest dokładnie tyle, ile mają trzy kluby, trzy ugrupowania w Parlamencie Europejskim, które tworzą tą szeroką koalicję popierającą von der Leyen, czyli liberałowie, Europejska Partia Ludowa i socjaliści. Podejrzewam, że i kilku z nich nie głosowało na von der Leyen, a te kilka punktów właśnie uzyskała dzięki poparciu zielonym. Mówiąc krótko, wystąpienie to jest jedno, musiała tak wystąpić, bo zabezpieczała sobie głosowanie, natomiast implementacja, nie sądzę, żeby w takim kształcie została, Zielony Ład został wprowadzony. Jedna kwestia, proszę zobaczyć sobie mapę stolic europejskich i kto rządzi w tych stolicach europejskich. W dużym stopniu to są rządy konserwatywne i prawicowe, które mają taki, a nie inny stosunek do Zielonego Ładu. Proszę się zastanowić, czy premier Tusk będzie ryzykował karierą swojej koalicji i samego siebie po to, żeby wprowadzać Zielony Ład? Moja odpowiedź brzmi nie. To nastawienie będzie poszczególnych rządów przypominało to, jakie mieliśmy kilka miesięcy temu, a doskonale Państwo pamiętacie, że już z części propozycji Zielonego Ładu wycofano się. Więc reasumując, sądzę, że w takiej postaci Zielony Ład nie wejdzie. Oczywiście musimy być konkurencyjni, ale co jest ważniejsze, i mamy te wątki geopolityczne, ja bym jednak zwracał uwagę na to, że dzisiaj Chińczycy subsydiują miliardy pieniędzy, że Biden, czy to będzie Biden, Kamala Harris, czy to będzie Donald Trump, proszę zobaczyć, oni w głównych kwestiach, oni się nie różnią. Mówię w głównych kwestiach, jeśli chodzi o ochronę amerykańskiego rynku, o kwestie konkurencyjności amerykańskiego rynku. Przecież ta umowa, która została podpisana przez Bidena dwa lata temu, ona wpompowuje gigantyczne pieniądze, które de facto są subsydiami dla przedsiębiorstw amerykańskich. I to jest problem dla Europy i ten problem Europa musi rozwiązać w kontekście tego, że mamy coraz bardziej protekcjonistyczną gospodarkę i no dzisiaj niewiele ma wspólnego ona z wolnym handlem. Powiedział profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I pozdrawiamy, drodzy Państwo, 12.31, mamy półmetek Kuriera w Samopołudnie. Za kilka chwil profesor Romuald Szeremietyw, ale jeszcze odrobina dobrej muzyki. Niech to będzie zespół Blondie w utworze Maria.